ostatnią niedzielę wakacji w Starym Dłutowie odbyło się tradycyjne Święto Plonów, czyli powiatowo-gminne dożynki. Na tę okazję przygotowano wyjątkowo bogaty program artystyczno-rozrywkowy oraz stoiska z regionalnymi potrawami i wyrobami. To zapewniło doskonałą zabawę dla każdego, kto odwiedził tego dnia Dłutowo. Mamy przyjemność gościć tutaj przedstawicieli wszystkich gmin naszego powiatu. Mamy wielką przyjemność gościć tutaj także przedstawicieli jednostek powiatowych, a także panów starostów. Jest to świetna okazja do tego, żeby nasze nowo powstałe koła gospodyń wiejskich miały taką sposobność, żeby spotkać się ze swoimi odpowiednikami, żeby spotkać się ze swoimi kolegami, koleżankami w innych sołectwach na terenie powiatu, wymienić doświadczenia, podpatrzeć różne ciekawe rozwiązania albo po prostu porozmawiać jak z najlepszymi przyjaciółmi. Uważam, że jest to dobra okazja, żeby podziękować wszystkim rolnikom z terenu powiatu za ich ciężką pracę, za ich wkład pracy w te produkty, które mamy na co dzień na naszych stołach. Często o tym nie pamiętamy, ale to dzięki ich ciężkiej pracy możemy korzystać na terenie naszego powiatu z produktów bardzo świeżych, produktów pozbawionych konserwantów, produktów, które często goście z Warszawy wywożą, zabierają ze sobą, czyli to jest efektem, to jest potwierdzeniem tego, że są to rzeczy bardzo dobre. Jest to okazja, żeby złożyć naszym rolnikom jak najlepsze życzenia, ażeby życzyć im satysfakcji ze zbiorów, które są tuż za nimi i w tym chwili wypoczynku, w chwili relaksu życzyć im także dużo zdrowia i tego, ażeby za tą ciężką pracę spotkało ich należyte wynagrodzenie, bo niestety jeszcze nie zawsze tak jest. Po mszy świętej na korowód dożynkowy czekały stoiska przygotowane przez lokalne sołectwa i instytucje. Gospodarze powiatu działdowskiego i gminy Lidzbark pokroili dożynkowy chleb, którym poczęstowali przybyłych gości. Wręczono również nagrody dla najlepszych rolników w regionie za najlepszy wieniec dożynkowy oraz najładniejsze stoisko. To jest tradycja polska, wspaniała tradycja, podziękowanie, uhonorowanie ciężkiej pracy rolników i ludzi, którzy z rolnictwem są związani. W obecnych czasach trzeba powiedzieć uczciwie, że nasza żywność ma wzięcie w całej Europie i rolnicy produkują więcej żywności niż Polacy potrzebują i sprzedają za granicą, zwiększają dobrobyt kraju, także za to ich pracę warto osobiście tym ludziom podziękować. Zarówno powiat działdowski, jak i gmina Lidzbark rolnikom dziękuję, ale stara się też pomagać. Przede wszystkim przy budowie infrastruktury. Rolnicy bardzo lubią, jeżeli ten nowy, piękny sprzęt, którym jeżdżą, po dobrych drogach. Również chcą być bezpiecznie chodzić na cmentarz, do szkoły, ich dzieci, żeby chodziły. Dlatego chcą, żeby im budować chodniki, nawet ścieżki rowerowe. I próbujemy te postulaty i te potrzeby również zrealizować. Co widać zresztą w niektórych miejscowościach to się dzieje. W chwili obecnej robimy analizy, z jakimi wnioskami nasi rolnicy mają największe problemy. Wykonujemy taką analizę liczebną. Już niedługo po wynikach tej analizy przygotujemy na przyszły rok program, który pomoże naszym rolnikom te wnioski wypełniać, które otoczy im jeszcze lepszą opieką. Burmistrz podkreśla, że tegoroczne gminno-powiatowe dożynki odbywają się w Dłutowie nieprzypadkowo. Jesteśmy w wyjątkowym sołectwie, w sołectwie, w którym po pierwsze w tym roku bardzo wiele się dzieje. Ma miejsce kapitalny remont przedszkola, remontujemy, w zasadzie budujemy od nowa świetlicę wiejską w Dłutowie. Miał miejsce także szereg innych miejsc. Jest to miejsce wyjątkowe z tego tytułu, że mieszkańcy z panem sołtysem na czele, z Radą Sołecką, z radnym tego okręgu bardzo aktywnie angażują się w te działania. Nie musimy ich prosić o pomoc, ta pomoc do nas sama przychodzi. Chętnie angażują się w przygotowanie tych budynków do remontu, czy też przeprowadzenie takich prac. Jest to okazja, ażeby im za to serdecznie podziękować. Budowanie w Dłutowie to czysta przyjemność. Część artystyczna dożynek była zróżnicowana. Na scenie wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Lidzbarka, zespoły Ach te Baby z Dłutowa, Jarzębinki z Nowego Dworu, a także goście z dalszych regionów Polski, Berklejdy i Łysozianie. Zabawę do północy w rytmie muzyki tanecznej zapewniła grupa Exclusive.